Halo, halo, z tej strony Mafia Grabina. O kurwa! Kurwa. Jaka Mafia Grabina? Halo, halo, z tej strony Prezes Ziaro. Witam was w kolejnym odcinku. Czy można tak powiedzieć kolejnym? Ależ nie. Witam was w Farming Simulator 2019. Tak, 19 na moim kanale. Dosłownie nowencja, ależ mam w końcu Farminga 19, nowego kompa i lecimy z nowymi modami. Jako pierwszy mój mod dla was ode mnie jest, będzie Linka 3D holownicza, mega dopracowana, nie lwie się, nie zapada się w ziemię, no dosłownie jest mega bajka. A więc tak, zaczynamy, może wejdziemy najpierw tak. Ona jest zapisana jako maszyny różne tutaj. I teraz tak, tu mamy, widzimy, to są konsola i kupujemy ją. Widzicie? Żadnego błędu nie pokazało. Tylko pokazało link, gdzie jest plik i3D. To jest linka w grze. Kup. Tak, tak. Ok. Widzicie? Linka żadnego błędu nie wykazała, nie pokazała. Linka nie ma żadnych błędów, tak samo jak do 15. Jak konwertował break LS do 17, linka miała od cholerę błędów. Przykro mi, to nie ja robiłem je do 17, więc tego nie naprawię, nawet teraz nie mam zamiaru. W skrócie, już wam pisałem co i jak, może przerwę. 3,3 metra ma linka, to tak mierzyłem, na oko można powiedzieć. Zapotrzebowanie 10 km koni mechanicznych moc, więc dobra. To może najpierw powiem tak. Jak mogliście przeczytać w poście na karcie społeczności, nie będę robił modu do 15, do 17, zostaje przy 19, do 19 robię mody. Jakieś zajebiste, no dobrym skrypcie, na początku wlatuje linka, a później wleci ta oto modyfikacja, która jest ciągle robiona. Czyli ta 85, zajebista 85, a więc tak. Oczywiście nie ukrywam, ona jest dopiero robiona, posiada dosłownie 2-3 błędy, z czego ten... Nie, przepraszam, posiada jeden błąd. Z czego ten błąd to jest taki banialny, po prostu trzeba osunąć światło w pliku i3D i tego błędu nie ma i jest, nie ma żadnych błędów w 80, to taka jest prawda. Ale więc tak, można do niej, chlapacze, bez chlapaczy i obciążnik z przodu. To jeszcze muszę poprawić, tak, bo to jest, wpada w jeden wybór obciążnika chlapacze. Konsola, nówka, bez konsoli i jeszcze mamy napęd, tak, tak samo jak Atfan ją wydał do 17, tak ja chcę przerobić do 19, tylko że na skrypcie moim, czyli takim jak było w 15, przerobiony do 19, już posiada pół tego skryptu zrobionego. I oczywiście też standardy FSA też po 19 też już posiada. I ten, i chcę dodać jeszcze do niej trochę jakichś funkcji czy coś, tak żeby trochę lepsza była. Więc tak, kupimy sobie z obciążnikiem bez konsoli napęd. I kupimy sobie jeszcze z chrapaczami, z konsolą, bez napędu, tak żebyście sobie zobaczyli, bo linkę musimy czymś pokazać, przetestować, tak? Więc tu mamy pociąg, to tam to jest 80. No jeszcze muszę do niej dodać wibracje tego wskazówki. No jeszcze mam trochę do niej roboty, ale jak już tylko skończę, to pamiętajcie, leci do was bez żadnych tam na tyle i tyle subskrypcji, do was leci, obiecałem. A moim celem jest takim, żeby naprawić polski modnik, nie psuć go, więc wpadnie do was. Więc teraz obserwujcie tak. Może zaczniemy tak, ruchomy kardan. Więc zobaczcie, do przodu jedziemy. Rusza się. Do tyłu to samo w drugą stronę. Ruchome wentylatory, paski, kliny. I ruchomy WOM, tak samo jak to było u mnie. Cięgno ma też 180, nie jak tam wydaje jakiś michu, nie wiem, jakiś dzieciak wydaje mody z litanią błędów w logu i bez nawet cięgna, nie ma od oryginalnego, tylko od John Deere'a jakiegoś dużego. Nie, tu jest wszystko dopracowane. Dobrze wiecie, jakie mody wydawałem do 15. Bubla wam nie wydam do 19, to jest pewne. 19 to będzie pewnie już mój ostatni farming do, ogólnie mody do farminga i chcę moją historię modów zakończyć dobrym wynikiem. Naprawdę, postaram się wam wydać najlepsze mod do 19, a dobrze wiem, że będzie coraz mniej tych modmakerów, bo każdy odchodzi, bo kradniecie, no dosłownie kradniecie mody. Mam nadzieję, że mody moje docenicie, bo w 15 było dużo takich
przypadków, że widziałem mody powyniesione. Zgłaszałem to, na tych stronach usuwali, ale to dalej się powtarza. Już mam to gdzieś, dlatego już wam teraz mówię, że od teraz, od 19 zaczynam zarabiać na modach. Dlaczego? Nie chodzi o to, że jestem złodziejem czy coś, po prostu tak. To, co ja robię, jest nie akceptowane. Może akceptowane jest, tak? Piszecie super mody w ogóle, ale nie szanujecie tego. I wynosicie na płatne linki, więc ja będę wydawał na płatnych linkach i będziecie pobierać z płatnych linków. I to, co obcy by zarobił, ja zarobię. To są dosłownie grosze, ale grosz do grosza powstanie złotówka i coraz większa liczba. I jak widziałem mapy moje powynoszone mody, czy tam Klimek, co mi przerabiał mody do 17 farminga powynoszone, no to naprawdę, i to były tam ładne sumy pobrań, po 5, po 10 tysięcy pobrań miała na przykład mapa ziarkowo na ModHub US, takiej stronie, więc, czy na LS Portal, no to suma jest ładna pieniędzy. Więc linka będzie, jest na płatnym linku i na ref linku, żeby nie było. I to samo to 80 reszta modów. A i żeby nie było tak, to na mój kanał możecie teraz donaty dawać, jeżeli wam podoba się to moja praca, czyli to, co robię. A i widzicie mod ręki, a druga ręka, tutaj jeszcze muszę dać animację biegów, to swoją drogą. No widzimy ten, no standardy FS to już ma. Przerwałem. Kurde, na czym ja to skończyłem? Przypomnij sobie teraz, Dominik, co to było. Dobra, z 19 farmingiem, pierwszym modem, czyli to linków, będzie dużo zmian na kanale, mogliście zobaczyć. Nowy opis, nowe, o, widzicie, Ursus linia, lina prezes Dziaro, tak, ona jest dopracowana. Będzie dużo nowych tych nowości na kanale, czyli ten, to tak, tu podłączycie. No wam najpierw pokażę, jak to tam działa z modami. Czyli będzie dużo no takich opisy nowe będą, będzie nowe informacje kanału, nowe ikonki będą, mam ramkę od Deszymek, coś takiego nazywa się ten typek. Serdecznie go pozdrawiam, lecz zapomniałem, jak się nazywa, no wiecie, trochę mam na głowie teraz nauka i te mody, że zapomniałem, jak się nazywa, ale pamiętam. Pozdrowię cię pewnie na bank w opisie czy coś, o tobie wspomnę. Więc dobra, przechodzimy do linki. Możemy tak, zaczepiamy linę na X. Jeżeli lina, jeżeli mod jest za gdzieś tam daleko i lina nie dosięga, możemy kliknąć Z. Odczepiamy i klikamy Z i to jest teraz wyłączyłem aktywne zaczepianie, czyli żeby tam znalazł najbliższy zaczep. To jest wyłączone i musimy sobie samemu zaczepić. Odpiąłem, aktywowałem teraz zaczepienia automatyczne, podczepiłem. I mamy na B, czyli możemy dodać trochę mocy do tej 80 czy coś, ale to jeszcze ten skrypt nie działa, bo musi wyjść. Zapomniałem, jak się nazywa ten skrypt 17, tam, że można było, jak w błocie jakiś traktor usiadł, to mogłeś dodać więcej gazu i ten traktor jechał do przodu, tak jak wiem, widziałem u Netnara. Na prezentacji mojej linki było, jak on w bocie na Bolusiowie V6 by Puma. Dobra mapka, dobry ziomek, bardzo go polecam, pozdrawiam oczywiście. Wiem, że widziałem ten filmik, na tym filmiku, jak on tam dodał te gazu do tej 60 i to dwunastko wyciągnął od D. Bartosz czy coś takiego. Też ziomka pozdrawiam, parę razy widziałem jego komentarze pod moimi postami, tam 80, że będzie też na moich modach grał. A graj, ja ci nie zabraniam, wydaję mody dla was. Tylko żeby się nie wynosili, nie kradli, nie rozdawali. Chcesz zedytować? Edytuj, ale przed wydaniem zapytaj się o zgodę. Obiecuję, że się dogadamy, ale na moich warunkach. Nie, jak wydasz, to zobaczysz, co będę potrafię z tobą zrobić. Więc przechodzimy do linki, zagadałem się, jakiś odcinek filmacyjny się dalej wymyśli, kiedy się zrobi. Więc dobra, to teraz wam pokażę, jak ona działa. No to traktorem do tyłu. I teraz zobaczcie, widzicie, nie urywa się. O, Dominik, co żeś ty zrobił? Muszę tutaj wyprostować, żeby ona ładnie szła. Czy traktor jest wyłączony, czy nie, widzicie, ona linka ciągnie bez problemu. Nie tak jak było w 15 czy 17, że się urywała. Ten skrypt wywaliłem inaczej i zmieniłem trochę skrypt. Teraz się nie urywa, ciągnie, czy jest włączony traktor, czy nie. I widzicie, zobaczcie, widzicie, można ją wyciągnąć i ładnie sobie ciągnie linka.
Tylko, że tak to jest pod kosem. Ona się nadaje super na multiplayer. Na multiplayerze działa, testerzy mi sprawdzali. Mogliście widzieć już filmiki na YouTubie, że tam sprawdzali ten link. I teraz możecie zobaczyć tak. Nawet wygnę ją w ten sposób. To widzicie, ona się nie rwie. Ona po prostu ciągnie dalej, tylko się nie rwie. Ona jest właśnie dobra w tym. I żeby nie było, to jest jedna wada jej, czyli nie możemy na to linkę najeżdżać, bo nie dość, że ona może wtedy rozchlastać się, czyli będzie w powietrzu wisiała, bo wtedy te komponenty, które otrzymają i ta kolizja, która łączy całość, może wtedy coś tam się stać i wyskoczy wam litania błędy w logu i koła dlatego zapadają się, ale żeby nie było żadnej... No to są błędy, te błędy, co tu widzicie na tym, to są wszystko od 80, tak jak mówiłem, ten plik i 3D. Ale jak pobierzecie linkę i to zrobicie, żadnych błędów wam nie wyskoczy z tego, co wiem. Tylko po prostu wam to się stanie, jak znajdziecie. O, widzicie, tak koła będą zapadywać, po prostu, bo ta kolizja koła wpada na kolizję linki i ta kolizja przypuszcza i ona wpada do ziemi, tak jakby ziemia nie miała kolizji. O to chodzi. Jakaś mądrzejsza osoba załapie, inna nie. Ale linka nie ma żadnych błędów i to jest pewne, zobacz sobie sam, jak sobie pobierzesz. Dobra. To na tyle, jak wygląda to tym. Na podejście żadnego podczepiania nie widziałem, żeby ktoś wydał taki skrypt, więc nie ma. Odczepimy. Tutaj cofnę sobie. O, teraz zobaczcie. Widzicie? Linka można podczepić ten. Takie coś to polecam na tył, naprzód to nie pasuje, ale na tył lepiej jest. I możemy w ten sposób sobie też linkę z tyłu transportować. Zresztą mogę wam pokazać, o co chodzi. Odczep to. Stój. Odczep. Mogę wam pokazać. No co do 80 i 80 jeszcze mam dużo do roboty przy niej, ale jestem bardziej do przodu niż do tyłu. Jeszcze muszę trochę skryptów tam przerobić do 19, żeby było. Standardowe skrypty już wszystkie prawie posiada. No co tam jeszcze? Dosłownie mało zostało, tak tam. Wycieraczkę jeszcze jedynie z oryginalnego. Z Farminga 19 skryptów zostało mi zrobić i to wszystko. Reszta sam dodaję. Oczywiście 80 na testy. Już mam osoby, którym dam. Proszę nie pisać. Jeżeli mam ci zamiar dać, to sam napiszę. Nie mam zamiaru, nie dawaj. Rozumiesz? Bo ja mam osoby, które ufam, a którym nie. I jeżeli napiszesz do mnie, jakaś osoba napisze, że czy dam ci, a nie będę odpisywał, to wiedz, że nie dam ci, bo... Bo po prostu nie mam po co. Nawet jak kiedyś ci dawam jakieś mody, a teraz ci nie dam, to nie o to, że ci nie lubię czy coś. Po prostu nie mam po co tych dać ci tego modu, bo ty i tak mi tego nie przetestujesz jak trzeba. Jak kiedyś ci dawałem, pamiętam, paru osobom, to te osoby sobie grały, a nic nie potrafiły przetestować, czy coś działa, czy nie. Jakiś bubel był, tak wydawałem, to było z dźwiękami. Jak to na przykład 80 jeszcze dźwięków nie posiadają, bo dźwięki muszę przekonwertować, żeby nie było błędów. No, a jakbym taki... Te dźwięki nie zobaczył, dał tej osobie, która nie potrafiła mi dobrze sprawdzić i by powiedział, dobrze jest, bym to wydał i by nie by było, o, prezes Jaro wydał mod z jakimiś błędami. Nie, tak nie działa. Albo dobrze sprawdzasz, albo na razie. I by nie se czekał na pobranie. Więc widzicie, linkę też można tak transportować. Oczywiście można zobaczyć, X i dopiero odpinamy. Jak możecie zobaczyć, linka nie posiada na środku takiego jakby takiej złączki czy coś, linka, bo tam to też mogło. Linkę możemy sobie, o, w ten sposób pchać, ciągać ją na różne strony. Widzicie, możemy sobie do garażu tam schować wróg najgorszy, żeby możemy przyciągnąć. Wiem, że w 17 to tak trochę nie działało. Z rzucaniem trochę skiepsko, ale to normalne, że lino nie rzucisz, co nie? Nie wiem, tego to jeszcze nigdy nie sprawdzałem, czy można wziąć dwa końce, chyba nie. Nie, chyba nie da rady. Dobra. W realnym życiu zrobisz coś, to farming, ludzie, nie oszukujmy się. Przecież jak farming nigdy nie będzie zerowany tak jak realne życie, a i tak widzicie na to 80, tak? Na te dwie. Staram się jak mogę wam je zrobić jak najlepiej, chociaż nie ukrywam, że są błędy. Są nie błędy, tylko mam problemy, bo ciężko jest zrobić teraz mod na skrypcie 19, bo jest cholerę dużo roboty, a ja jak robiłem w 15 takich rzeczy nie było jak teraz, jak mam w 17 czy 19, jak te konfiguracje nowe czy coś pochodziły, to jest dla mnie ciemna, czarna magia. Ale co to jest dla mnie, ja w takich rzeczach jestem obmykany i dla mnie komputer coś to takie
komputer naprawić tam wgrać, czy takie coś zaprogramować, to jest dla mnie prysz. Ja siadam, to robię i 7 przy 80 i dla mnie napisanie od początku tego, co jest standardowe, to jest tylko trochę zerknąłem na oryginalnej maszynie, jak to wygląda i pisałem dalej. Pojednanie z kołami było, ja miałem problem, bo to było coś jest trochę inaczej to wygląda. Zerknąłem później z konfiguracjami, też zerknąłem na oryginalne maszyny i tak dalej, aż w końcu 80 działa, ma ten jeden błąd, który naprawię po odcinku, zaraz to usunę i będzie super. Więc tak, co na ten odcinek, to jeszcze żeby nie było pytań, nie będę do 15 modów żadnych i do 17. Do 19 to chyba ostatni filmik jaki będzie, przez 2 lata jeszcze mody będę robił i to wszystko. A tak, linki będą płatne i nie zmieniam tego już za to, bo wy potraficie, nie wszyscy, ale są takie osoby, że potrafiły to wynosić, więc po co ja mam nie zarabiać na tym? A jeszcze wam pokażę może dynamiczne węże i plany na nie przyszłość, tylko no kanału. Może przyczepię. I ten, to po co ja mnie zarabiać nad czymś, co ja wydaję, a nie obca osoba, no kurde. Stop złodziejom, z tym farmingiem to od czasów 11 złodzieje i dzieciaki edytowały, wydawały. Skończcie z tym, bo naprawdę będziecie później żałować, że ktoś nie wyda. A nauczyciel trochę też jest roboty. No widzicie, dynamiczne węże. Myślę, że jakieś prawniki typu jak dodać dynamiczne węże, podstawowy skrypt, jakiś mój skrypt. Myślę, że jak będę miał ferie, czyli to będzie za tydzień, zaczną mi się ferie, coś się nagrać, później się będzie odpowiednio wrzucać. A, i myślę, że odcinki teraz będę wrzucał w niedzielę o 12 może. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie z odcinkami. Co do kanału wam powiedziałem. Jeżeli podoba ci się moja praca, chcesz być pozdrowiony na kolejnym odcinku, zostaw mi donata. Oczywiście nie rozkazuję ci, to jest dobrowolne, ale jeżeli chcesz, proszę bardzo, możesz to zrobić. Dla mnie lepiej. Jakieś będę miał z tego pieniądze. Ciebie pozdrowię, będziesz mógł sobie pograć. Oczywiście, jeżeli dodasz tego donata, możesz do mnie śmiało na Facebooku napisać. W opisie jest kontakt ze mną, taki link, tam się wchodzi. Czeka się 5 sekund, to jest reflink, z tego mam jakieś grosze. Przechodzi się dalej i masz kontakt ze mną, mój drogi widzu mój. I możesz się napisać, jeżeli zobaczysz, dałeś, tam podasz nick swój, w ogóle później napiszesz do mnie i jakiś mod na testy. Może się nawet dogadamy, ale to tylko od ciebie zależy, jak do tego podejdziesz. Wypraszam sobie jakieś słowa typu złodziej czy coś, bo ja nie po to to robię. Mody robię dla was, nie dla zarobek. A pieniądze to będę chcę mieć z tego, po to, żeby obca osoba już nie miała tylu, co ja mogę mieć. Może rozumiecie, może nie, trudno. Ja nie rozumiem jeszcze czegoś, linka ci nie działa, obejrz 5-10 razy filmik, dopiero zadaj pytanie. Pasuje ci, działa ci, to proszę bardzo. Pokazałem ci, że 80, więcej siły, czyli ta z napędem potrafi przeciągnąć ma 80 i ma 80 też potrafi przeciągnąć 80 mocniejszo. Czyli tu nie ma, tak jak było w starej lince, że albo ta, albo mówi, że mały traktor musiałeś dużym pchać, czy tam ciągnąć. No co na to, drogi mój widzo? No to będzie wszystko, no. Widzo, no i widzę, ładne mi tutaj, mogę sobie zrobić zdjęcie. Będzie ładne zdjęcie. No, jeszcze sobie zdjęcie cyknę, fajne. Na jakieś tam zdjęcie na pewno, tych 80 będę wstawiał, będę post na grupę, też masz link. Chcesz widzieć, na karty społeczności też będą posty wstawiane, więc obserwuj. Zostaw suba, jeżeli nie subskrybujesz. Lajka, jak ci się linka spodobało oraz komentarz, że oglądałeś, podoba ci się. Oceń, masz jakieś propozycje do nowych modów. Możesz mi je śmiało pisać w komentarzu, lecz nie obiecuję, że coś zrobię, co tobie się podoba. Tylko zrobię to, co mi się podoba, ale nie ukrywam, że może z tego coś wybiorę. Więc co? No do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie wiem kiedy będę miał czas, nagram. No i co? Życzę miłej gry na lince. Mam nadzieję, że się wam spodoba. W końcu linka działa poprawnie, nie zacina się nic, jak było w poprzednich farmingach. No, może wpadnie pod tym filmikiem 200 lajków. Marzenie. No do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, mordeczki. Cześć!